Dzień dobry. Chcieliśmy zadzwonić pod wewnętrzny 368. Do kogo? No tam, gdzie dzwonimy, ten pan sam siedzi w pokoju. A sprawa nie jest moja, to i szanownego pana też. Muszę wiedzieć, w jakiej sprawie. Każdy chciałby dzwonić. To niech się pan zapyta tego, co tam siedzi. On tylko pewnie czeka, żeby różnym ludziom to i owo opowiadać. Służbowo pytam. Mnie osobiście niepotrzebne wiedzieć. Można żyć bez tego. A buty trzeba w domu wyczyszczać, a nie na dywanach w takim urzędzie. Pasty u was zabrakło? Czy naród niezwyczajny, co? Panowie sekretarze od sekretu. Dobra, dobra, panie, jedź pan z tymi numerkami. Niech się ktoś do nas odezwie z wysokiego urzędu. My tu przyjechali mądrego słowa posłuchać. Takiego gadania możemy dostąpić u siebie. Tak? Dzień dobry. No właśnie, przyjechaliśmy po ten wykaz. Poczekajcie chwilę, zaraz do was wyjdę. Dobrze. Jeszcze was to porazi z tej wysokości. Wy tam zawsze? Tak daleko od mądrego słowa? W tej bibidówce radia, telewizji u was nie ma, co? Jest, jest. Niedawno u nas też jednego poraziło. Podobny był do szanownego pana. On też pewnie w takiej budzie w stolicy siedzi. Jak dostał łeb od najgłupszego w mieście, to mu się przewidziało, że sam wszechmogący machnął go przenajświętszym kopem w głupi pysk. Nie wychylaj się, bo ci ryja obrobią. Co? Za miastem otworzyli nową stację benzynową. I w niej przez cały adwent będą sprzedawali olej do głowy. Wyskocz, baranie, jaką okazją, to ci doleją w pustą michę olejową. Może i ciebie wezmą za kogo ważnego.